Po wielkim sukcesie Spider-Man Into the Spider-Verse, Sony, jak to ma w zwyczaju, szybciutko zabiera się za monetyzowanie każdej postaci i każdego konceptu, który wzbudza zainteresowanie fanów. Moim zdaniem film lub serial ze Spider-Gwen byłby murowanym hitem. A gdyby jeszcze udało się go zrealizować w live action z Emma Stone w głównej roli, to byłby kolejny pik superhero. Inną ciekawą postacią, która pojawiła się w nagrodzonym Oscarem filmie animowanym ze Spider-Manem, był Spider-Man Noir, którego dubbingował legendarny Nicolas Cage. Początkowo newsa o tym, że powstaje serial aktorski o tej postaci, traktowałem jako ciekawostkę i nie wierzyłem w powodzenie tego projektu. Wszystko jednak wskazuje na to, że już niebawem będziemy mogli sprawdzić tę produkcję w swoich domach. Widowisko powstaje dla MGM Plus oraz dla Amazon Prime Video. Spider Noir, bo taki jest oficjalny tytuł tej produkcji, ma być pierwszym serialem telewizyjnym wchodzącym w skład Sony Spider-Man Universe. Serial produkowany jest przez Sony Pictures Television. Producentami wykonawczymi serialu, oprócz Amy Pascal, będą również Phil Lord i Christopher Miller, czyli współtwórcy Into the Spider-Verse. Showrunnerami serialu zostali natomiast Steve Lightfoot oraz Oren Uziel. Ten pierwszy współtworzył m.in. seriale Punisher czy Hannibal. Ten drugi był scenarzystą m.in. 22 Jump Street, The Cloverfield Paradox czy Zaginionego Miasta. Serial będzie przedstawiać bohatera znanego z komiksów jako Spider-Man Noir, starzejącego się prywatnego detektywa i superbohatera w alternatywnej wersji Nowego Jorku z lat 30. XX wieku, w czasach wielkiego kryzysu, zmagającego się ze swoim poprzednim życiem. Jest również jedynym superbohaterem w swoim mieście, więc na jego barkach ciąży wielka odpowiedzialność. W komiksach Spider-Man Noir prowadził samotną wojnę z przestępczym półświatkiem w Nowym Jorku. Częściowo po to, by pomścić śmierć swojego wuja, Bena Parkera, za którą odpowiadają Adrian Toomes oraz główny boss świata przestępczego, Norman Osborn. Po udanej wendecie Spider-Man Noir kontynuuje życie mściciela i przez lata sprzeciwia się siłom nazistowskich Niemiec, zanim jeszcze Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej. W przeciwieństwie do Petera Parkera z głównego uniwersum Marvela, Spider-Man Noir używa brutalnej i śmiercionośnej siły przeciwko swoim wrogom, a później zmaga się z moralnymi rozterkami, czy aby na pewno postąpił słusznie i właściwie. Oficjalnie potwierdzono, że główną, tytułową rolę odegra Nicolas Cage, po tym jak użyczył głosu w wersji postaci w animowanym filmie Spider-Man Uniwersum. Nie jest jednak pewne, czy jego postać będzie związana z fabułą tamtego filmu, czy też serial będzie stał na własnych nogach i będzie tytułem niezależnym od innych produkcji Sony. Na Variety ukazała się informacja, że wersja noir postaci nie będzie nawiązywała do Petera Parkera i będzie to zupełnie inny bohater o innej tożsamości. Zobaczymy niebawem, kim tak naprawdę będzie Spider-Man Noir, kiedy ruszy promocja tego serialu. Oprócz Nicolasa Cage'a w serialu pojawi się Lamont Morris jako dziennikarz Robbie Robertson, a także Lee Yun Lee, znana z Babilonu, oraz Abraham Popola. Ta ostatnia dwójka nie ma jeszcze określonych precyzyjnie ról. W serialu pojawi się również Brendan Gleeson w roli antagonisty. Pierwszy sezon serialu prawdopodobnie będzie się składał z 8 odcinków. Co ważne, w połowie sierpnia 2024 roku w Los Angeles ruszyły zdjęcia do serialu. Można więc mieć nadzieję, że serial będzie miał swoją premierę w przyszłym roku. A czy wy czekacie na serial Spider Noir? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to dajcie łapkę w górę pod filmikiem i udostępnijcie go znajomym. Dzięki za sprawdzenie tego filmu i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!